Milka. Cześć, tato. Po co mnie wołasz? Ponieważ mam pewną sprawę do omówienia i w ogóle. O co chodzi? Gdzieś przyjeżdżają nowe konie. I tak ten. Może chciałabyś je obejrzeć ze mną? Pewnie. Ale pamiętaj. Jeden ma być twój. Och, to dobrze wiem. Ach, tak się cieszę, bo nigdy nie pozwalałeś mi jeździć. Tak, ale pamiętaj, nadal masz zakaz jeżdżenia na dużym koniu, tylko na kucyku. Dobrze, tato. Wow, już tu są. Hej, mała. Nazwę ją Malaga. Fajne imię. Wow, Milka, odsuń się. Milka, idź stąd, uciekaj. Chodź. Co tam się dzieje? Tato, uważaj. Tato. Szybko, lasso. Jesteś. Tato. Nic nie jest? Nie. Spokojnie. Ten koń to prawdziwe zło. Trzeba będzie z nim trochę potrenować, bo jest strasznie nerwisty, taki dziki. No, odsuń się od niego. Już, prawie cię kopnął, widziałam. Mówiłem ci, żebyś się odsunęła. A, i jeszcze będę miał dla ciebie prezent. Naprawdę? Tak, ale to później. Hej, mam dla ciebie prezent. Naprawdę? Jaki? Zobacz sobie. Wow, co to jest? Au. To jest uzda dla mojego konia. Oj. Oraz kantar. I nie no, grzybki i ochraniacze. Wow, dzięki, tato. Nie ma sprawy. Wiesz, że jesteśmy bogaci, ale nie za bardzo w sumie. Dziękuję. No, dobra, przymierz mu. Wow, nie wierzę własnym oczom. Jest na nią idealne. Dla niej stworzone. No dobra. To tak. Ach, tato. Masz do niej jakieś siodło czy coś? Nie. Pouczysz się na oklep. Naprawdę? Tak. Jak zresztą, jak spadniesz z tego konia, to nie będzie wysoko. Jesteś duża dziewczyna. Cześć. O, cześć. Co tutaj robisz? Jak się nazywasz? Jestem Alicja. A po co chcesz wiedzieć?
A, tylko pytam. Spoko, bierzesz udział w zawodach dla kucyków w tym roku? Co tam trzeba robić? Bo jeszcze nie znam zasad. Tam skaczesz przez przeszkody. Fajnie. Może wezmę udział. Jeszcze zobaczę, czy ojciec się zgodzi. Okej. Tylko musisz się trochę pouczyć. Może pomóc ci? Z chęcią. Też mam kuca i też biorę udział. Więc myślę, że się dogadamy. Może jutro na północy? Okej. To pa. Pa. Hej, tato, chciałabym się coś ciebie zapytać. No, czego? Mogę wziąć udział w zawodach dla kucyków? W zawodach? Nie za wcześnie trochę? Nie, pouczę się. Na pewno dam radę. No dobra. Tylko na maladę, tak? No tak. Dobrze, możesz. Jejku, tato, nie sądziłam, że się zgodzisz. To tylko skoki, tak? Tak, tylko ta konkurencja. Nawet więcej nie ma. Są jeszcze zawody dla dużych koni, ale raczej takich tutaj nie ma i ja nie mogę jeździć. Och, na pewno są, tylko ty nie możesz jeździć. No tak, zapomniałam. Ale i tak super, dzięki. No. Ach. To czas spróbować. Cześć! O, co tutaj robisz? W ogóle... Ach, na kuca trzeba mieć czoprak. Mojego taty nie stać. Muszę wydawać dużo na utrzymywanie koni. Pożyczyć ci mój? Z chęcią. Kiedy mam oddać? Możesz go zachować. Moi rodzice są bogaci. Wow. No, w końcu mam 10 koni. Ale tuszo, też bym tyle chciała mieć. No. Czekaj, pójdę po niego. Mam tutaj blisko domu. Okej. Proszę. Wow, ale milusi. Na pewno się jej spodoba. Hej, Malaga. A, no i dobrze. No. Dzięki. Nie ma sprawy, to taki drobiazg. W końcu mam ich chyba z 200. Wow. No wow. I to wielkie wow. Mój tata mówi, że nie ma już gdzie tego trzymać. Więc w sumie dobrze. Wow. Ile masz tak w ogóle... tego wszystkiego, tych akcesoriów, sprzętu. O, strasznie dużo. Nie mogę określić, bo nawet w całej szopie się nie mieści. A szopa ma 2 metry. Wow. Nie wierzę w to. Tylko na 10 koni? No tak. Jeszcze jedzenie, haltery i tak dalej. Ja mam tylko to. Nie wierzę. Nie masz nic więcej? Mam jeszcze ochraniacze, grzybki i kantar. No to faktycznie. No dobra, ale zaczynajmy ten trening. Nie lubię takiej ciągłej gadaniny. Też nie. Może na sam początek coś najłatwiejszego? Dobrze, ja jeszcze nie za wiele umiem. Na sam początek drągi. Chyba każdy to umie. Ja
Jeszcze nie uczyłam się drągów, ale najwyższa pora spróbować. No to dawaj. Dalej, malaka. Nie najgorzej. Ach, może poćwicz to jeszcze raz. A ja tutaj popatrzę. Dobrze, postaram się. Teraz lepiej, gratki. Dzięki. Może teraz coś, co jest odrywające od powietrza, co? Jak to odrywające od powietrza? Czyli koń musi skoczyć, a nie chodzić. No dobra, spróbujmy. Mogę ci powiedzieć tyle, że jeżeli jesteś na takim etapie, to nie wiem, czy ci się to uda. Zawsze warto spróbować. Zobaczymy. No dobra, powiem ci, że to jest taka przeszkoda. No właśnie. Malaka, damy radę. Dobra. Wow, daliśmy radę. Nie wierzę w to. Jej. Au. Tata mówił. To wcale nie jest tak wysoko. No, jestem. Teraz coś wyższego? Ja już może podziękuję. Naprawdę fajny trening, ale muszę już wracać. Dobra, to pa! I już w stajni. Może dam cię tutaj do moich... raczej do pudełka z czaprakami. Myślę, że nikt mi tego nie ukradł. Zaczekaj, już ci to ściągnę. Ta klacz to czyste zło. Nie wiem, kiedy nam się uda ją opanować. Ale oby jak najszybciej. Chodź, chodź, malutka. Zaraz, co ty robisz? Mówiłeś, że ma być tutaj. Nie wchodź do tej bestii. Pa, Malaga. Hejka nowa. Milka, nie! Au! Co? Wystraszyła się mnie. Hej, nie bój się. Nic ci nie zrobię. Może następnym razem. No. Szczęka trochę opadła, co? Tak. Ciekawe, czy ja też tak umiem. Hej! Może lepiej sobie pójdę. Kłopoty z koniem, co? Trochę. Mój chłopak Krystian na pewno pomoże. No dobra, może przyjdzie tutaj jutro. Okej, auć. Następnego ranka. Cześć, to ja tutaj mam oswajać tą klaczę hałtykińską? Tak. Dobrze. Znaczy, Boże, to ja. No właśnie ja, tylko pytam, czy to tutaj? No tak. Dobra. Jesteś Krystian? Tylko pytam. Tak, jestem. Spokój. Nic ci nie zrobię. Ha! O!
ale się rzuca. No, no, spokojnie. Nic ci nie zrobię. No i grzeczny konik będzie z niego. To tyle. Co? Tak szybko? Tak, a co myślałaś? Wow. No, przydałyby ci się lekcje jazdy konnej, widzę. Mogłabym. Ile płacić by trzeba było za nie? Nic. To ode mnie po prostu. To na pewno skorzystam. Tym bardziej, że niedługo mają być zawody kucyków i dużych koni. No. To na pewno skorzystam. Mam nadzieję.